Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o kablach, znaczy się o przewodach. Znaczy się, właśnie, o czym porozmawiamy? Czy to są kable, czy to są przewody? Ja używam tej nazwy wymiennie, ale istnieją pewne reguły, które chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Otóż mamy trzy podstawowe pojęcia. Są to kable, przewody i żyły. I co jest czym? Otóż żyła to przewodnikowe coś, co przewodzi prąd. Jest to coś nieizolowane. Zobaczcie, mamy tutaj zwitek tego czegoś, co pokazywałem na początku. Po zdjęciu izolacji mamy tutaj miedziany, w tym wypadku przewodnik. Jest to pojedynczy drucik i w tym przypadku nazywamy to żyłą. Czy musi to być zawsze pojedynczy? Oczywiście nie. Takie coś też jest żyłą. Co, pomimo, że jest tutaj wiele pojedynczych drucików, jednak to nazywamy żyłą. Zgodnie z tą definicją, żyłą jest również na przykład ta część, jeśli tylko podłączymy ją do prądu, będzie przewodzić prąd, również powiemy, że jest to żyła. Również te elementy, jeśli byłyby tutaj gołe, no w tym przypadku jest model izolowany, ale często są to gołe, miedziane płaskowniki, również w tym przypadku mówimy, że są to żyły. Jeśli żyłę owiniemy jakąś izolacją, to mamy przewód. Czyli to tutaj, zobaczcie, jest żyła, jest izolacja, więc to jest zwitek przewodów. Okay, tutaj też jest pewna zasada, kiedy to nazywamy przewodem. Ta izolacja musi być no, najprostsza, tylko ma izolować, nie chronić, nie wiem, jakoś przed wodą, nie ma być wielowarstwowa. Ma to być najprostsza, pojedyncza izolacja. Wtedy mówimy o przewodzie, czyli to jest przewód. Natomiast jeśli weźmiemy kilka przewodów, to będzie kablem. Zobaczcie, kabel to z góry. Kabel składa się z przewodów. Mamy to dwa przewody. W każdym przewodzie jest pojedyncza żyła, która składa się z wielu miedzianych drucików, jednak mówimy, że jest to no, pojedyncza żyła, no, tylko taka złożona. Również to będzie w tym wypadku przewód, ponieważ, zobaczcie, mam tutaj ten, też składa się z jednej żyły, takiej wielodrucikowej, ale jest to no właśnie zwitek tych tutaj drucików owiniętych pojedynczą izolacją, która w sumie służy tylko do elektrycznego odizolowania tego od środowiska zewnętrznego. Czyli to jest żyła. Razem, jeżeli żyłę owiniemy izolacją, tworzy nam przewód, a jeśli weźmiemy kilka przewodów, to tworzy nam to kabel. W elektroenergetyce często nazywa się to troszeczkę inaczej. Mówi się, że jeśli prowadzimy coś na zewnątrz, czy to linią napowietrzną, czy to zakopane w ziemi, to są to kable. Natomiast do zastosowań wewnętrznych są przewody. No, nie jest to do końca zgodne z międzynarodową nomenklaturą. Międzynarodowo jest tak, jak Wam pokazywałem, czyli przewód składa się z żyły, która jest tutaj jego częścią, z żyły i z izolacji. Żyła to pojedynczy bądź zwielokrotniony drucik, bądź pręt, bądź płaskownik, cokolwiek, co jest z przewodnika i służy do przewodzenia prądu. Także jeżeli otoczymy żyłę izolacją, to mamy najprostszy elektryczny łącznik, czyli przewód. Natomiast jeśli zbierzemy wiele przewodów do kupy i otoczymy je wspólną tutaj izolacją, to wtedy mówimy, że jest to kabel. Oczywiście możemy mieć taką sytuację, że weźmiemy i będziemy mieli wiele kabli. Wyobraźcie sobie, że tu jest izolacja, wiele kabli w jednym kablu. Również mówimy wtedy na to całościowe, kompleksowe rozwiązanie kabel. Tylko w tym przypadku kabel nie składa się z przewodów, tylko składa się z innych kabli. Ale tak licząc od samego dołu, no to mamy najpierw żyłę, mamy przewód i mamy kable. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. No i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!